Halo, halo, czyli witam wszystkich bardzo serdecznie, nazywam się Czechu, witam was w kolejnym odcinku z gry Wiedźmin 3 Dziki Gon. Słuchajcie, możecie zostawić lajka na samym początku, jeżeli nie pamiętacie co się działo w poprzednim odcinku. No to już wam widzowie przypominam, muzyczka się zmieniła i to mi się podoba. Wykonujemy sobie misję, która nazywa się Mistrz Płatnerstwa i tutaj jest opis tej misji. Wiedźmini żyją z zabijania potworów, dlatego przykładają wielką wagę do broni i pancerza. Taka okazja nadarzyła się, gdy Geralt spotkał krasnoluda Fergusa, mistrza płatnerstwa. Rzemieślnik w randze mistrza mógł wykonać dla naszego bohatera pancerz z górnej półki. Potrzebował jedynie odpowiednich narzędzi. Wiedźmin wyruszył na ich poszukiwanie i znaleźliśmy te narzędzia, ale okazało się, że nasz Fergus to nie jest do końca ten płatnerz, tylko ta laska, która jest jego podwładną. To tak naprawdę ona robi prawdziwy pancerz, a tamte leci w chuja. No i my chcemy, żeby ona dla nas wykonała pancerz, bo jej uwierzyliśmy na słowo. No i musimy dla niej zdobyć kwas Archegryfa. Czym jest Archegryf? Nie mam zielonego pojęcia, ale zgaduję, że zaraz się przekonamy. Uwielbiam, jak Gerwar tak klimatycznie sobie tupta na tej płotce. Tylko no, długo to trwa i wiadomo, ale takie RP. Wiedźminie się robi wtedy. O, chyba jest a nie, to bandyta. O kurwa, zostaw. No dobra, rozgrzewka przed prawdziwym tym. Przed prawdziwym wrogiem będzie. Walniemy mu igni, bo jak robimy igni, to oni zawsze spadają z koni i można ich dojechać szybciutko. Pyk. Dobra, od razu też zjedzmy sobie coś, wieprzowinę, żeby nam odrodziło się życie. Bo później oczywiście o tym zapomnę. Tak na 90%. A, zbierzmy co mamy do zebrania z nich. Pieczona wołowina. Elegancko. To są rzeczy, które dają nam 80 regena. Więc sacy. Tu coś jest. Ospoty brzuch, rany szarpane, najpewniej od szponów. Okej, musimy znaleźć ślady potwora Z Archegryfa. tego została tylko ręka. A. Archegryf miał sutą kolację. No to wiem, co to jest Archegryf. To jest ten potwór, którego spotkaliśmy na jakby powiedzmy w pierwszej cutscence wiedźmińskiej. Tu musiał skończyć ucztę i ruszył w kierunku otwartej przestrzeni, żeby odfrunąć. Pierwszej cutscence, pierwszej misji właściwie. Pierwszy boss to był. O. O. Bo pierwsza cutscenka to była pod drzewem w sumie. Więc w pierwszej misji spotkaliśmy go. Tak patrzę, bo przed chwilą widziałem, że zlagowała na chwilę nagrywanie. O, i znowu na przykład teraz urwało z dwie klatki. Nie wiem, co się dzieje. Znaczy, wiem mniej więcej, co się dzieje. Pozmieniałem troszeczkę ustawienia wszystkiego. Dlatego, kurczę, będę musiał monitorować wszystko na bieżąco w dzisiejszym odcinku. Znowu urwało z dwie klatki. Dobrze, nagramy sobie, słuchajcie, 10 minut. Umówmy się tak, nagramy sobie 10 minut i jakby 10 minut lagowało, Pióro no to ja po Archegryfa. 10 minutach Pewnie jest obejrzę te zgubił, 10 kiedy minut. zbijał się do lotu. Może ma gniazdo gdzieś w pobliżu. No kurde, no tam wygląda jakby to było gniazdo, nie? Także słuchajcie, 10 minut nagramy i po 10 minutach ja zobaczę, czy wszystko jest w porządku. Jeżeli by lagowało, to po 10 minutach to zmienię. Musimy tak zrobić, ponieważ ja pozmieniałem troszeczkę ustawień w procesorze. O kurwa, na który to jest poziom? 26. No to zabawa się szykuje, co? Dobra, nie z takimi sobie dawaliśmy radę. Dobrze, że mamy te wszystkie odwary i tak dalej, bo inaczej mogłoby być ciężko. Musimy sobie jakiś odwar walnąć. Wydaje mi się, że szansa na zadanie obrażeń krytycznych będzie OP odwar. Że to jest chyba najlepszy odwar, jakiego mamy. Mięsko już mamy wrzucone. Petardy. No, niech będą te na razie, w sumie, bez znaczenia. No i bełciki jakieś najlepsze by się przydały, to nie wiem, które to są najlepsze w sumie. Wydaje mi się, że może rozrywające będą zajebiste? O kurde, dostał ciosa? Dostał ciosa. I dojazd, bo on... Dzięki... Excusez moi? Hein? Ile? Rozrywające są mocne, bo one zadają mu krwawienie, ale jest lipa, ty. Przecież on mi pierdolnął za pół HP, na jednym ciosem. Pamiętam, jest taki odwar, który powoduje, że kiedy ktoś nam zada za... O kurde, sami siebie oszołomiliśmy. Że jeżeli ktoś nam zada cios za tam 3/4 HP, to nam się od razu kłęsa mu rzuca. I zastanawiałem się, po co to komu?
I teraz już chyba kurwa wiem po co. Właśnie. Dobra. Będzie ciężko, ale damy radę. O kurde, on pluje jeszcze na mnie. Jadę. Jak żmija. Okej. Quen, bardzo ważne. O kurde, uniki. Oj, to mi muzyka mi się podoba. Le. Dobra. Archegryf, traf Gerward. Traf. A ja może ja przyceluję. O. Pach. Coś mi ciężko idzie, kurwa, strzelanie. O, trafiony. Mamy to. Dzięki on tym bełtom rozrywającym, to dzięki temu on krwawi, więc to jest... To jest też fajne. Co ja mam w ogóle za trofeum do kitu? Ja chcę dodatkowe złoto. Bo nam ostatnio problemy z sianem mamy. Więc zamieńmy to, no i petardy wywalmy. I użyjmy tej, i użyjmy... Niech będzie ta, no. Nie wiem, czy mam jakiś większy wybór. Petardą! Gnoja. Elegancko, niech płonie. O kurde, solidny to jest przeciwnik, nie? Po jednym ciosie możemy mu walić. Po dwa i ucieczka. Pach. Oj, zbagował. Pięknie. Dusimy. I o cię kręca. Duś. Dobra. To przez ten ogień. Wyśmienita gwiazda tańcząca oddała. Dobra, i traf go jeszcze z tego. Pięknie, Genbar. Uniki. Nakrzyczał na nas, niedobrze. O! Mamy to. Kurde, ciężkie to było w miarę. W sensie, no trochę się napociłem. Dobre uniki musiałem walnąć. Ale sam jest wszystko gituwa. Mamy to. Od razu zbierzemy sobie trofeum. Albo ja, wy widzicie FPS-y, bo mam tak, bo ja wam przechwytuję okno. Dumę. Zaraz zmienię na przechwytywanie gierki. Bo przechwytywanie okna to tak jest. No, mam nadzieję, że wam nie przeszkadza to, że taki mały jest napisik FPS-ów. Teraz jak wam o tym powiedziałem, to pewnie większość osób, które ogląda ten odcinek, to po prostu zwróciła na to uwagę, a wcześniej nawet tego nie widziała. To tak jest, że czasem jak już zwrócisz na coś uwagę, to cię to wkurwia. A tak to ci nie przeszkadzało, nie? Z FPS-ami tak jest często, że grasz sobie na przykład i masz 50 FPS-ów i wszystko jest git, nie? Wszystko jest git, dopóki nie zauważysz, że masz 50 FPS-ów, a wtedy cię to strasznie denerwuje. Tak jest, no. Jakoś tak ludzki mózg działa. Czy ja muszę teraz wrócić z powrotem, o kurde. To może to wieść wrzosowy. Wróćmy. Jedziemy! W ogóle ostatnio oglądaliśmy jakiś film na streamach. Link w opisie. Zgaszenia pożaru i ten pożar odbywał się w jakiejś wsi. Właśnie nie pamiętam, jak ta wieś się nazywała, ale z jakiejś wsi, która jest normalnie w Wiedźmaku. Tylko nie pamiętam, jak ona się nazywała. Może na szybko znajdę? Konary nie, Wrońce nie, Podgaje. A może tu wszystkie te wsie w sumie? To są naprawdę polskie wsie. No nie wiem, w każdym razie kiedyś z dwa dni temu na streamie wygooglowaliśmy tą wieś, gdzie się dział pożar i tam się okazało, że tego. Że wyskoczył mi Wiedźmin i ja mówię, co? To faktycznie chyba jest tak, że oni pobrali po prostu nazwy wsi polskich i wrzucili do gierki, nie? Ale fajne są te nazwy, takie polskie, bardzo. Podoba mi się to. O ile zazwyczaj jestem fanem właśnie czegoś egzotycznego, raczej fanem Polski nie jestem, to kurde, przyznam szczerze, że jeżeli chodzi o Wiedźmina, to jest to fajnie zrobione. Że tu jest Polsko, ale jest Polsko na tyle fajnie, że chce mi się to oglądać. I chce mi się w to grać. Chociaż zazwyczaj pewnie bym napluł na gierkę, jakby to nie był Wiedźmin. Dlatego no, bardzo, bardzo dobrze to zrobili, że nawet mnie, antypolaka, przekonali. Dobra, widzowie. Zatrzymuję nagrywanie, idę zobaczyć, czy laguje. Pewnie laguje, więc trzeba tutaj kilka rzeczy pozmieniać. Dobra, widzowie. Cały czas jestem w trakcie naprawiania wam giereczki. A, no tak. Źle przechwytuję, poczekajcie. Dobra, według moich precyzyjnych obliczeń wszystko powinno być w cacy. Chodźmy zatem wykonać naszą misję do Joanny i przynieść jej ten kwas, którego... Masz kwas? ...który potrzebowała. Mam tak. Cały czas przy sobie! Ostrożnie, jest bardzo żrący. Nie widać? Wiem. Tam, skąd pochodzę, poparzył niejednego. Ja miałem brzuch boli, kurwa.
Zbroja już gotowa, więc biorę się do dzieła. A potem przekonamy się, kto jest lepszy. Fergus czy ja? Dobra. Geralt! Skończyłam! Wygląda bardzo profesjonalnie. Zapraszam, panie generale. Zbroja już czeka. Całkiem zacnie mi wyszła, nie chwaląc się. Dość toporna. Mam nadzieję, że wygląd nie odzwierciedla jakości. Pan generał raczy spojrzeć na moją. Co to ma znaczyć? Joanna zrobiła lepszą zbroję? Dokładnie to, co widać. Joanna też zrobiła zbroję dla generała, żeby udowodnić, że jest w tym fachu lepsza od Fergusa. Joanna, co ty wyprawiasz na miłość bogów? Temeria to ciągle dziki kraj. U nas taka samowola podwładnych jest niedopuszczalna. Za pozwoleniem, generale, jestem podwładną Fergusa tylko z pozoru. Taką zawarliśmy umowę. No bo kto by uwierzył, że kobieta może być lepszym płatnerzem niż krasnolud? Masz rację, ja nie wierzę, ale skoro jesteś tak przekonana o swoich umiejętnościach, sprawdźmy je. Nie na manekinach, w warunkach bojowych. Ho, 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 jakie tłumy! Hej, ty tam, włóż tę zbroję! Ja? Ale ja przyszedłem tylko konia podkuć. To był rozkaz, nie prośba. Panie generale, wykułam tę zbroję dla mężczyzny. Nie dam rady jej włożyć. To znajdź kogoś, kto da radę. Geralt, pomożesz? Na czym ma polegać test? Najpierw muszę wiedzieć, jak będzie wyglądała próba. Tak, tak. Zamówiłem zbroję, która powstrzyma bełty. Więc jak sądzisz, jak mam zamiar to sprawdzić? Nie obawiaj się, Geralt. Zbroja wytrzyma. Kwas nadał jej takiej twardości, że musieliby strzelić do ciebie z balisty, żeby ją przebić. Pomóż mi, proszę. Nie, no taki słodziak, jak tu nie pomóż. Pewnie sobie pomogę. Niech będzie. Mam nadzieję, że tego nie pożyję. No popas na nią. Ubierajcie zbroję. Czekam na zewnątrz. Najwyżej Geralt będzie, kurde, bez wątroby biegał. Ale on sobie poradził, że to wiedźmak jest. Jasne, cholera. Ale wyglądamy! O kurde. Raz w tydzień, czy więcej? Sąsiednim siole też o tym gadają. A ty konia przybyłeś po tego? Okej. Okay. A ty... O kurde. Ludojadę płacić mu odszkodowanie. A teraz zobaczymy, ile warta jest ta druga. Ale jak to zobacz... Kurwa... Poczekaj chwilę. O! Nie trafi, czy mi się udało odbić bełta? Żyjesz? O, żyję? Tak, bliżę się. Ale ta zbroja to szmelc. Dobra, dobra. Wstań! Chcę obejrzeć zbroję. To git, jeszcze siano zarobił, więc git. Nawet się nie wgniotła. Ciężko mnie zaskoczyć, ale muszę przyznać, że tobie się udało. Fajna ta zbroja. Ładna bardzo. Od teraz kuźnia należy do mistrzyni Joanny. Mistrzyni przejmuje też wszystkie zlecenia armii nilfgaardzkiej. Czy to jasne? Jak słońce. Ale co on taki smutny, no? Przyślę po nią kogoś z moich ludzi. Przecież to... Będzie miał... I tak będzie tam pracował, nie? Chyba. Na mnie też już pora. Wezmę tylko swoje rzeczy i zadać ci z oczu. Zaczekaj, nie musimy się tak rozstawać. Byłeś dobrym pomocnikiem. Moglibyśmy dalej pracować jak dawniej, tylko teraz już bez kłamstw. Fakt. Dobrany był z nas duet. No. No? To leci rozpal pod kuźnią. Zyskaliśmy nowego klienta. Będziemy teraz kuć wiedźmińskie pancerze. Oj, będziecie, tak. Tylko to w sumie wy tylko będziecie mi potrzebni na najlepsze wiedźmińskie pancerze. Nie byłeś tak do końca pewien, czy zbroja wytrzyma. No tą widziałem tą kastenkę 1000 razy z tego, co pamiętam, ale i tak miałem wątpliwości. Kiedy zobaczyłem, jak bełt przebija. Ja nie pamiętałem, co tam się zadziało. Moment zawahania, ale szybko minął. Dzięki za zaufanie. Twój pancerz będzie gotowy za kilka dni. Chodź, pomogę ci się uwolnić z tego. Podobało mi się, jak dostał tym. Żyję, wylizę się, ale ta zbroja to smelc. Geralt, miło, że wpadłeś. Co mogę dla ciebie zrobić?
Co możesz dla mnie zrobić? Pancerz? Czy pancerz jest już gotowy? Jak tam mój pancerz? A mój pancerz jakiś? Właśnie się robi. A. Ale potrzebuję jeszcze trochę czasu. Wiesz, nie chcę odstawiać fuszy. A, dostaniemy jakiś pancerz za friko, tak? O kurde, czyli trzeba pomedytować tutaj, dobra. Trzeba spędzić kilka dni. Tak samo jak u Hattoriego, że on nam wykuł miecz. No problem z Hattorim był taki, że on wykuł nam straszny szmelc. W sensie, jedyne do czego się ten miecz nadawał, to do sprzedania za 100 golda, więc... no taki se był. Że tak powiem. Mam nadzieję, że zbroję dostaniemy jakąś giga kozacką. Dobra, jeszcze jeden dzień do 8 rano i myślę, że to idealna pora, żeby odebrać moją zbroję. Wątpię, że będzie to lepsza zbroja, a jest nawet, odbierz zbroję. A niż ta, którą mam, ale... Co mogę dla ciebie zrobić? Zbroję, dawaj. Jak tam mój pancerz? Gotowa. Wzmocniłam na łączeniach i wytrawiłam w kwasie. Wszystko zgodnie z tradycją mojego klanu. A to ona jest pochodzi z tego, tak? Ze Skellige. Daj spokój. Gdyby nie ty, nie byłoby mnie tutaj. To prezent. I podziękowanie za to, co dla mnie zrobiłeś. Weź go i niech ci służy. Tak, wydaje mi się, że będzie służył, jak ci go odsprzedam zaraz. Pancerz łowców czarownic? Nie no, kurwa. Naprawdę wykułeś mi pancerz łowców czarownic? Ale szmulec, nie? Ale szmulec, ty. Że oni mi chcieli, kurde, zabić tego przyjaciółka, ona mi taki pancerz wykuła, nie? No to nieźle, wariacie. A pokaż, jak ona wygląda chociaż. O kurde. No całkiem fajnie wygląda w sumie, ale nie będziemy nosić tego szmelcu. Plus nawet nie możemy nosić tego szmelcu. No to jest na 27 poziom, a na 27 poziom to już będę miał 7 razy lepszy pancerz kota, prawda? No oczywiście, że prawda. Chociaż nie do końca. To jest na 23 poziom, no ale na 27 to też będziemy mieli pewnie 8 razy lepszy pancerz. Co bym chciał zrobić, to bym chciał jeszcze zobaczyć, czy ona mi jest... Nie, pokaż mi swoje towary. Nie. Chciałbym zobaczyć, czy ona mi jest w stanie wykonać glify ulepszone. Powinna chyba być, prawda? Pomniejszy glif? A jest, pa. Ło, gościu, szansa na krwawienie 5. Szansa na podpalenie? Dobra. No to teraz będę się trochę bawił. Posprzedaję jej rzeczy, powykonuję różne glify, pokupuję różne glify. No i tyle. To mi trochę zajmie, więc nie chcę wam teraz poświęcać tych 10-20 minut czyszczenia ekwipunku. Więc widzimy się po prostu za chwilę. A i dobra, posprzedawałem wszystko i... Co miałem posprzedawać, porobiłem wszystko, co mogłem porobić, mamy 1800 golda i przecież od razu mamy tutaj zlecenie na archegryfa, które możemy oddać do kwatermistrza barona byłego. No i dostaniemy pewnie jakieś siano, który to jest kwatermistrz, a to ten ziomo. Chcesz obejrzeć nasz mały skład towarów różnych? Nie, chciałbym odebrać nagrodę. Podobno mieliście problemy z archegryfem. Ano zabił kilku wioskowych na północ od Wrońców. Ludzie przyszli na skargę do barona i tyle lamentowali, że się zgodził nagrodę dać temu, co potwora ubije. Dobrze się składa, bo przyda mi się parę koron. No jednak, co wiedźmin, to wiedźmin. Masz, uczciwa płaca za uczciwą pracę. Co wiedźmin, to wiedźmin, proste. Grywna w skórzach, ile dostaliśmy siano? Pokaż mi tu. Nie no, chyba sobie żartujesz, że 25... Nie no, dajesz mi 25 ich... 25 koron, kurde, i tego? I schemat na spodnie? Nie no, wariacie, to już... Jak napluć mi w twarz, nie? Ty chłop, co rzucił 25 golda za arcygryfa. To nawet nie był zwykły gryf, to był arcygryf. Nie no, zaraz mnie coś... rozsadzi od środka, dobra. Powykonujmy może dzisiaj zlecenia wiedźmińskie, bo trochę ich tutaj mamy. No i potem standardowo zadania poboczne, no i później zadania główne, proste. Widzę, że mamy do wykonania misję, która nazywa się W sercu lasu i ona jest na Skellige. No więc co, czas udać się z powrotem na Skellige. Nie jest to długa droga na szczęście, w sensie wystarczy kliknąć jeden przycisk szybkiej podróży, iść do znaku, pyk, podróżować. Tam mamy też wszystkie odblokowane znaczniki, znaczy wszystkie, przynajmniej na każdej różnej wyspie mamy po jednym znaczniku, że możemy się tam udać, bo Eryś tutaj pokupował dla widza mapy.
No i dla siebie też. Właściwie głównie dla siebie, bo widzowi to mogłem zatrzymać w sumie. Więc głównie to dla siebie pokupowałem, żeby nie zadupcać. No i możemy szybciutko się tam udać dzięki temu. To już chyba widzieliście. Ale możemy wysłuchać jeszcze raz. Wyruszył więc na wyspy, by dołączyć do czarodziejki i wspólnie z nią szukać śladów dziewczyny. Wszystko, wszystko. O kurde, a to co to jest za znacznik? Patrzcie, tu jest... O! O Jezusie Nazarejski. Ile misji tu będzie z wykrzykników, znaków zapytania. Już mnie rozsadza coś od środka. Pomyślę, że mamy to wszystko robić. Widzę, że się człowiek w boju i podróżach. A jednocześnie jestem podekscytowany. To dziwne uczucie. Widzicie, niepokoję się o syna. Wiem, że uboli. Dom opuścił i drugi tydzień nie wraca. Zobaczycie, co z nim. Zobaczcie. A gdzieś. A, nagroda, tak. Najpierw porozmawiajmy o nagrodzie. Jak chodzi o syna, to myślę 370, co? Ile? Panie! Tyle to chyba nawet krach w skarbcu nie ma. Oj Boże, zdziwiłem. To za 330. Dużo. Będę musiał pożyczyć od rodziny. Ale niech będzie. Nie będę przecież na synu oszczędzał. No to racja, racja. Gdzie szukać twojego syna? W ruinach twierdzy na wschód stąd. Poszedł tam z jakimiś łobuzami z Faroe, co ich w tawernie poznał. Nakładli mu do głowy, że tam jakieś skarby są. Mówiłem, synu, na Faroe żyją sami kłamcy. Nie zadawaj ty się z nimi. Ale on wiedział lepiej. Człowiek się uczy na własnych błędach. Może nie tylko tutaj ojca, za bardzo. Może nie wystarczyć. Dość typowe w tym. No właśnie. Na imię ma Olwę. Wesoły, trochę zepleni. Z wyglądu to jak ja. Nie wyróżnia. Poza tym, że jak go ostatnio widziałem, miał na sobie żółtą koszulę. Piękna. Nikt takiej we wsi nie ma. Dostał ode mnie przed rokiem, na dzień rodzenia. Rodzina to powinno wystarczyć. Rozejrzę się za nim. Ale dzień nic rodzenia. Nie, co miałem powiedzieć? Miałem powiedzieć, że... O kurde. Nie, to tam nie idziemy, bo to jest... na 29 poziom. Kiedy indziej ci syna posłucham, wariacie? Chciałem powiedzieć, że człowiek uczy się na własnych błędach, szczególnie młody, tylko tutaj za bardzo nie można popełniać błędów. O ile w naszym życiu błąd popełnisz i nic się nie dzieje za bardzo, to tutaj jak popełnisz błąd w wiedźmińskim życiu, często równa się śmierć. Tutaj jest jakaś laska, co ona robi? Mogę spojrzeć na zioła, które sprzedają. O, zielarka. Ja tak zawsze mówię na handlarzy, kurde. Właśnie, no, zielarze to są. Tak ładnie brzmi, prawda? Jak mówimy zielarze. Dobra, mam nadzieję, że skumujesz się, co mówiłem. Dobra, chcemy wykonać jakieś ulepszone jady i tak dalej, ale no to nie będę was zanudzał kupowaniem poszczególnych składników, więc widzimy się znowu zaraz. Kurde, no mi są potrzebne takie rzeczy jak oko Eryni i wątroba trolla. To są najbardziej potrzebne dla mnie rzeczy, ale ani oka Eryni, ani wątroby trolla nie jestem w stanie wyrwać od żadnej tutaj... Do zobaczenia. ...zielarki. Więc niestety będziemy chyba musieli je zdobyć w tradycyjny sposób, czyli rozdupcyć jakiegoś trolla, jeżeli jakiegoś znajdziemy. Knitting, co to jest? Czemi wobec proszę o pomoc. Na mój ród rzucono klątwę okrutną i perfidną, które nijak odczynić nie mogę. Jeśli potrafisz uroki odprawiać, albo chociaż słyszałeś o Godim, wróżbicie czy guślarzu, który sztukę tę posiadł, odszukaj mnie w domu pod Ranveik i poratuj, a złota nie pożałuję. Knitting, nowe zadanie. To jest zadanie poboczne, tak? Jest na 14 poziom, dobrze. Pewnie je wykonamy, natomiast... Na samym początku zajmijmy się tutaj zleceniem, które nie ma opisu. Zlecenie, które nie ma opisu. Nie wiem, czy to jest zlecenie może z tego. Nie wiem w sumie skąd zlecenie, skoro nie ma tego opisu. Czemu to zlecenie nie ma? Brak wpisu. Pierwszy raz takie coś widzę. Nie mam odpowiedzi na to pytanie, które sam sobie de facto zadałem. Owieczki. Czemu w ogóle owieczki zazwyczaj pasie się w górach, nie? Nie wiem, czy zauważyliście. Przecież normalnie tutaj też by można było, ale tak jakoś nie wiem.
kozy i owce się w górach, nie? Pasie zazwyczaj, nie wiem czemu. Bo może tam jest, tam nie ma co hodować, jakby jak tam nie ma za bardzo jak hodować na przykład warzyw, więc dlatego musieli paść owce, nie? I tak. O kurde, co tu się dzieje? I tak pozyskiwali jedzenie, dobra. Ktoś zginął, coś do lasu, coś się stało. O kurwa. Leszy. Mówi, że zboczyliśmy ze starej ścieżki. Obraziliśmy? Ten potwór zabił już 5 ludzi. Ma w życiu ścieżki, dukty mnie i ciebie. Jest chędożoną bestią z chędożonej puszczy. Rozrąbał mu żebra. Silny jest ten wasz duch. A ty coś ty za jeden? Rozwiązuje problemy. Rozwiązuje problemy. Jeśli się dogadamy, mogę rozwiązać wasz. Jest wiedźminem, najemnym zabójcą. Tu mieszkają porządni ludzie, nie znajdziesz mnie z roboty. Ty jesteś pewien? Bestia jest agresywna i bardzo silna. Mogę wam pomóc. Za ustaloną zapłatą. Podoba mi się ten człowiek. Rób swoje, wiedźminie. Może się dogadamy. Nie, to najpierw się dogadamy. Wnętrzności rozdziebały ptaki, a tutaj widzę ślady zębów, dużego psa, może wilka. Zawsze tak zabija? Tylko tchórzy. Dla wojowników, ludzi prawdziwie mężnych, z sercem drapieżcy, ma godną śmierć. Kim albo czym jest ten duch lasu? Powiem ci, czym nie jest. Nie jest twoją sprawą. Jest zwykłym potworem. Morduje każdego, kto wejdzie na jego teren. Bardzo wyczerpujący opis. A jak wygląda wasz duch? Ktoś widział go na własne oczy? Czy no, ale to ja wiem, że to Leszy, a Gerbard nie wie? Jesteście bardzo pomocni. Tak, na 90% Leszy. I nie pamiętam tej misji po prostu. Pamiętam, że Leszy tak robił. Nasi dziadowie polowali z nożem i włócznią. Tentakle. Podobały się takie. Sadzą. Pozwalał nam potwory. Żyć w spokoju i nigdy nie byliśmy głodni. Dawniej też zabijał. Ilu chłopców pomarło, próbując stać się łowcami? Po prostu odkąd myśliwi zginęli na wojnie, bestia stała się bardziej krwiożercza. Jesteśmy Ancrate, za co inni płacą złotem. My płacimy życiem i krwią. Jesteśmy niewolnikami strachu, podsyconego przez takich ślepców jak ty. To nasz las i najwyższy czas skończyć z bestią. Starczy tego. Na pewno macie problem z potworem. Nie jestem tylko pewien, czy chcecie go rozwiązać. Chcecie albo nie? Przyjdź do mnie, to porozmawiamy o cenie za głowę bestii. No dobra. Kłótnia nad trupem to za mało. Muszę się tu rozejrzeć i Czekajcie. Z czym będę miał do czynienia? Nie postępuj pochopnie, zabójco. Nie jest jeszcze za późno na przywrócenie starego porządku. Sam zdecyduję, co trzeba zrobić. Na wszelki wypadek zacznijcie już zbierać pieniądze. Zbadaj ślady w lesie za pomocą wiedźmińskich zmysłów i ustal, co zabija mieszkańców. No, ja wiem już, co zabija. To nie będzie trudne, kurczę. I my zdecydujemy, czy my chcemy... Trop. Ciekawe, gdzie mnie zaprowadzi. Czy my chcemy rozdupcyć tego potwora, czy uznamy go za ducha lasu, tak? Chyba. No, skoro jesteśmy wiedźminem, to go rozpij. Rozpierdolę w pół, ale to było w miarę straszne. Żeby taki dźwięk dziwny, taki... Jak z horrorów, takie skrzypce, taki... Nie wiem, jak to nazwać. No dobra. Ty, to może to jednak nie Leszy? O kurde. A może to Leszy się dogadał z wilkołakiem, albo coś takiego. Kurwa, nie, z powrotem wracam. Coś takiego może. No na pewno słyszeliśmy wilkołaka, także no to już wiemy na 90%, że jest to wilkołak. Oj, coś przed nami? Nie, to skały. Dobra, to jak ja się takich rzeczy boję, a ja chciałem normalnie w The Walking Dead'a teraz nagrać, nie? Ja mówię tak, sobie w głowie dzisiaj mówię, a może The Walking Dead? Niezły byłby ten The Walking Dead ze mną, no. Połamany z dużą siłą, nie warto parować ciosów. I oczy kręca, puls 120 all the time by był, nie? W życiu bym... O, biały wilk.
Srebrny miecz, czy który to miecz był? Chyba stalowy, nie? Nabitki. Dobra. I igni, bo one fajne płoną. Mają dużo sierści. Bardzo nie lubią ognia. Kit. Czyli tutaj był ten sam ziomuś, tak samo zabity. No to musi być leszy, no nie uwierzę, że to nie jest leszy, nie? A to może zwykłe wilki w sumie tak robiły, tak były. W sumie nie wiem. Może tak, ale brzmiało poważnie. Brzmiało jak jakiś wilkołak. Ale to nie, no bo może leszy żyje, wiecie, w przyjacielskich relacjach z wilkami. Tak mi się wydaje, że może tak być. Pokaż. Ostrzył szpony albo zaznaczał terytorium. Dobra, może jednak... Leszy, samiec, jest bardzo stary. No, mówiłem. Zaraza. Pewnie naznaczył kogoś w wiosce. O, naznaczył kogoś w wiosce. Dowiedz się więcej o leszym w bestiariuszu. Jasna sprawa. Bestiariusz. Duch lasu. Gdzie to jest? Pójdę i teraz jak ja zanim ja to znajdę. Duch lasu. Duch lasu. Jest. O kurde, jaki szefito. Nie lubi bomby dwuimerutowej. Oleje przeciwko reliktom, dobra. Niektóre potwory są tak potężne, że ludzie zaczynają oddawać im boską część. Tak było w przypadku Leszego, zamieszkającego pradawne lasy, okalające wieś. Starszyzna osady była wręcz przekonana, że potwór roztacza nad miejscowymi opiekę, broni przed wrogami, uczy sztuki myślistwa. Geralt wiedział, że jeśli zdecyduje się uwolnić mieszkańców wsi od rzekomego opiekuna, nie będzie to łatwe zadanie. Leszy, zwany duchem lasu, był na tyle potężnym osobnikiem, że zapewne opanował sztukę naznaczania. Oznaczało to, że pośród mieszkańców znajdowała się osoba, która potwór wypełnił swoją esencją. Póki takiego nieszczęśnika nie wygna się bądź nie zabije, leszy zawsze będzie się odradzać w pobliżu swego leża. O kurde. Nie lada wyzwanie będzie też sama walka z leszem. Potwór miał posłuch wśród mieszkańców lasu. Mógł więc wezwać na pomoc wilki, kruki, a nawet drzewa. Całe szczęście miał też słaby pół. Wrażliwość na płomienie, w tym znak igni. Ty, ale że jakieś naznaczanie i tak dalej? Ciekawe to jest. To o tym na przykład w ogóle nie wiedziałem, że jakiś leszy może naznaczyć gościa i dzięki temu może sobie później z powrotem się odrodzić. Ty, to leszy jest jakiś totalnie giga OP. Jeszcze ma drzewa, przywołuje. Dobra. Jest to konkretny bosik, podoba mi się to. Będzie jakieś wyzwanie. Będzie z czym walczyć w końcu, coś się zadzieje na tym odcinku. Chociaż nie, no dużo się to działo. Z arcygryfem walczyliśmy i teraz z bossem będziemy walczyć. Dwa bosiki w jednym odcinku. Watchman. Ty, to może on jest zaznaczony, co? Nie wiem jak to nawet rozpoznać do końca. Ta, on wygląda, myśli... A, on go zaznaczył i dlatego go nie zabija ten duch. Ludzie nie chcą patrzeć na taką śmierć. I dlatego on wierzy, że to jest... On otacza pewnie opieką, tak mi się wydaje. Raz, kiedy byłem mały, Lugos Zajęcza Warga prowadził rajd na naszą wieś. Zastała ich cisza i mgła. Ledwo widziałem mojego ojca i wujów przyczajonych za drzewami. Pamiętam, jak odławiali jednego wojownika za drugim, a gdy otoczyli Zajęczą Wargę, chyba wolałby spotkać ducha lasu. Wasz duch to bardzo stary leszy. Jest groźny, ale raczej dam mu radę. To on zrobił z nas niepokonanych wojowników. Może nie wysłowiłem się jasno. Duch lasu to potwór. Cięty mieczem będzie krwawił i umrze, tak jak ty czy ja. On jest czymś więcej. Dzięki niemu lasy są pełne zwierzyny, a nasze kobiety rodzą silne dzieci. Za sprawą ducha lasu jesteśmy najlepszymi myśliwymi na wyspach. Nie każdy chłopiec, który ma zostać myśliwym, przeżywa uświęcony rytuał, to prawda. Ale czyż nie podobnie tworzy się wiedźminu? Gdy staliśmy przy drzewie, powiedziałeś, że znasz jakiś sposób na powstrzymanie Leszego. Trzeba wrócić na starą ścieżkę. Wejść do puszczy z nożem i włócznią. Stoczyć równą walkę i dowieść swojej odwagi. To mu się spodoba. Co? Nasi przodkowie ustawili w lesie kamień przymierza, złożyli na nim dar z trofeów i tak zawiązali pakt. Zrób to, co oni.
Idź na południe wzdłuż strumienia. Poddaj się próbie ducha i spal w uświęconym miejscu ofiarę z serc wilków. Nie wiem. Co? Dobra. Spróbuję twojej metody. Jeśli zawiedzie, to po prostu go zabiję. Jesteś rozsądny. Duch będzie wystawiał cię na próby, ale nie możesz się złamać. Jeśli zdołasz odnowić przymierze, wróć do mnie, a nie pożałuję złota. Nie no, wyście okujeli na łeb, że wy się chcecie przecież z leszym dogadywać. Chociaż może ten leszy to naprawdę kumpel. W sumie może sobie tak żyje, wiesz. To też jakby jest potwór, ale no jakby te potwory są pewnie żyjącymi stworzeniami. Nie wiem, czy one myślą, czy nie myślą. Kurwa, wygląda na to, że leszy myśli. To jest ciekawe bardzo, nie wiem. Porozmawiałem jeszcze z tym drugim ziomem i zobaczmy, co on ma do powiedzenia na ten cały... na temat tego całego leszego. Obejrzałem ślady w lesie. Wasz duch wie, jak zrobić wrażenie na intrudze. Mówiłem, że lubi zabijać. Jestem prawie pewien, że to bardzo stary leszy. No, zwykły potwór. A nie mówiłem? Nie taki zwykły? Nie taki zwykły. Stanowi duże zagrożenie dla wsi i dla mnie, jeśli zdecydujecie się mnie wynająć. Złoto się znajdzie. Jest tylko jeden szkopuł. Leszy naznaczył jedno z was. Dopóki ta osoba żyje w pobliżu jego terytorium, potwora nie da się zabić ostatecznie. Odrodzi się, wcześniej czy później. To na pewno ktoś ze starszyzny. Pewnie Harald. Sam go słyszałeś. Twoje słowa nie wystarczą. Muszę sam odnaleźć naznaczonego. Ludzie ci nie uwierzą. Nie pozwolą obcemu nikogo oskarżać. Znajdź tego naznaczonego. Ja zajmę się resztą. Okej. Okay. Wiedźmińskich zmysłów, żeby znaleźć osobę naznaczoną przez... Czy mamy dwa podejścia do tej misji i sam nie wiem, które wybrać. No to podejść do ołtarza i wykonać te spalenie serc wilków i tak dalej. Brzmi, kurde, fajnie, prawda? Ale z drugiej strony, no to brzmi jakoś tak rozsądnie, ale tamto brzmi tak legendarnie, że trzeba tam i spalić rzeczy, nie jakieś tutaj porobić mikstury, zamieszać w kociołku, kurczę. Więc nie wiem w sumie. Nie wiem co do końca chcemy zrobić. Spokojnie, przypadkiem mi się pięść tego uderzyło. Nie wiem, kurde, co chcę zrobić. I nie chcę się teraz zastanawiać za długo, ale... Może, kurde, do ołtarza pójdziemy? No brzmi to... Nie wiem. Ciekawość mnie zżera. No po prostu... Normalnie to bym skorzystał z tych wiedźmińskich zmysłów. I znalazł tą osobę naznaczoną i tak dalej. Ale no przecież mnie zaraz... Muszę. Ciekawość mnie po prostu zje. Jeżeli nie pójdę do tego ołtarza i nie zobaczę, co tam się zadzieje, nie? Muszę po prostu iść do tego ołtarza i zobaczyć, co tam się znajduje i czy my zawrzemy jakiś pakt, kurde, z tym leszym. No, nie wytrzymam, jak tam nie pójdę po prostu. Bo widzę, że lagło, sorry widzowie. Staram się cały czas obserwować tutaj, czy wszystko jest w porządku z nagrywaniem. Musiałem trochę zoptymalizować giereczkę pod Tarkowa, żebym miał trochę więcej FPS-ków. No tam czasem po 30 ma w Tarkowie, więc... A to wilki, dobra. Więc no jest ogólnie OBS-ik. OBS-ik i w ogóle cały procesor teraz jest optymalizowany pod to, żeby mógł sobie pograć w Tarkowa na jakichś w miarę normalnych FPS-ach na streamku. Znaczy w miarę normalnych, no nadal mega jest to mało FPS-ów. Tyle co mam, bo to jest 30 FPS-ów czy coś. Nie jest to dużo. 30, no tam do 60, nie? Na niektórych mapach nawet 70 się zdarzy. No ale to i tak, no nie ma, nie ma szału. A no na niektórych no 30 jest niestety. Ale to chyba nie tylko ja, bo tam nikt prawie nie gra, te mapy się ładują 40 lat. Także, no, także nie tylko u mnie lagują, u wszystkich. Nikt w to nie gra na tych mapach. Normalnie 10 minut się gierki szuka. A tak standardowo na niektórych to dwie minutki, minutka. Dobra, co tu jest? Surowe mięso, okej. I tutaj jest ten ołtarz. I co ja mam zrobić? Złóż ofiarę. No dobra, chciałbym złożyć ofiarę, tylko jak?
Witam, witam. O, tu. Dobra. No, mówiłem, że to będzie dużo ciekawsze. Jest za nami. O kurwa, stał tam. Ale to było fajne, ty. A zniciary sesy, bo dopiero w ostatnim momencie go zauważyłem. Stał tam na kartynie. Za nami, możecie sobie cofnąć. Ale fajne, fajne, fajne. Przeszły mnie ciary, ale bardzo fajne, podoba mi się to. To są takie ciary, kurde, fajne ciary. Zazwyczaj nie lubię ciar, bo się boję, kurczę, wtedy, ale teraz... Chyba się pogodziliśmy z Leszym, co ciekawe. Interesujące to jest w miarę. No dobra. Podoba mi się to miejsce. Dużo lepsze to było, niżeli zabijanie go. Chociaż zabijanie byłoby ekscytujące. Plus, no normalnie to bym przecież zabił potwora, bo to chyba potwór jest. Ale ten jakiś dziwny potwór, może to myślący potwór? Nie wiem, kurde. Dobra, wykonaliśmy misję, to wykonaliśmy misję. Nie będę się jakąś turbo nad tym, kurczę, rozwodził. Leszy przyjął ofiarę. Widziałem słup dymu i taniec kruków na niebie. Teraz wszystko będzie po staremu. Przekonacie się w ciągu najbliższych. I plus, dzięki temu Leszemu oni mają wilki i tak dalej, nie? Nie bój się, mam dla ciebie złoto. Weź, zapracowałeś na każdą monetę. Do zabijania, nie? Będą mieli co jeść. Naprawdę chcecie żyć w cieniu potwora? Wiesz, że młodzi chłopcy nadal będą umierać przy kamieniu przymierza, próbując stać się myśliwymi? Morderstwa nie skończą się, nigdy. Nie zapłaciłem ci za prawienie morału. Wykonałeś swoją pracę, czas ruszać w drogę. No i co, Harald? Za naszymi plecami płacisz Wiedźminowi, żeby wyniósł się i poniechał potwora. Skończyliśmy ze starszyzną. Zostałeś sam. O kurde. Śmierć jest naturalną koleją rzeczy. Nie boję się jej. Odejdź stąd, Wiedźminie. Możesz zatrzymać pieniądze. Wszyscy jesteście siebie warci. Da, trochę da. Nie tobie nas oceniać. Ale z drugiej strony... Uporałeś się z potworem, więc czas ruszać w drogę. Nie no, no. Cokolwiek zrobicie, nic się nie zmieni. O tym przekonamy się sami, bo widzisz, tutaj waży się nasz los, a ty? Ty tu jesteś tylko przejazdem. No. Przyjmują po prostu, wiecie, dbają o siebie, no nie? Tak mi się wydaje, że chyba okej, wszystko. No ale to dostałem 60 biednych nilfgaardzkich koron, ostatecznie nie uwolniłem wioski od Leszego i nadal Leszy będzie zabijać, kurde, jakichś młodzieńców, którzy będą chcieli stać się myśliwymi, a na dodatek zginął ten ziomuś od starszyzny i cała starszyzna. Przecież to wszystko nie ma sensu, ja jakąś najgorszą decyzję na świecie podjąłem, ale jebać. Ważne, że świetnie się przy tym bawiłem. Mam 43 minuty odcinka, także jeszcze wypadałoby zrobić jedno zleconko. Opiekun lasu albo bestia z Dobrowa. Mieszkańcy Dobrowa mieli problem z rodzaju tych, które rozwiązać może tylko Wiedźmin. Okolice wsi nawiedzał potwór zwany po prostu Lichem. Geralt postanowił sprawdzić, czym ta naprawdę jest owa bestia, a następnie ją zabić. No dobra, no to sobie wykonamy. Oczywiście nie zaznaczyłem zadania, bo jestem zbanem strasznym. Pyk. No i wracamy tutaj na nasze rodzinne ziemie, to tak powiem, czyli Temeria. Temeria? No, chyba Temeria. Velen. Velen to Temeria? Velen to chyba kiedyś była Temeria. Tak mi się wydaje, teraz jest to ziemia niczyja. Dobra, to już słyszeliście, więc skipnę wam. Dobra, strasznie długo się wczytywało, chyba, nie wiem, 3 minuty. Coś mi się zacięło chyba na komputerze, bo był dysk, zużycie dysku 100% i się giera zlagowała. Chodźmy do Sołtysa. O kurde. Ta. No to normalnie. Ta, coś tu cicho. Będzie normalnie z Sołtysem gadane podobno. Czyli rozumiem, że... Problem mieli z gulami, tak? Chyba tak.
Nie no, chyba nie. O kurde, to są jakieś dojebane, bo to agule to są. Stop, stop, dobra, chwila, bo ja tu nieogarnięty. Poczekaj, już się otrząsam. Kurde. Może jakąś petardę, co? Rzucę na czapę. Łapaj. Kurde, mocne są te agule. A, bo on mi... Ty, co go uderzę, to on mi zbija jakby kłen. Powalone to jest w sumie. Strasznie mocne. Te agule są. Dobra, pa. Pa, no, co go uderzę, to mi zbija normalnie kłen. Crazy. Ta. O, solidne. To już wiem, dlaczego się ulepsza... Tu stało się coś złego. I to zanim przyszły trupojady. Jak kot z wilkiem. Nowe zadanie. Mówiłem, że tego. To już wiem, dlaczego się ulepsza Quen. Właśnie po to. Bo zawsze mówiłem, a po co ulepszać Quen, jak Quen mamy jedno? No chyba niekoniecznie. Co się tu? Ale mnie wystraszył jebany. Witam. Dobra, tu mamy jednocześnie zlecenie i jednocześnie misję jak kot z wilkiem. Sumiasty wąs, pulchne policzki. Ktoś ważny. Otys. Zginął od rany kłutej. Ostrze przeszło między żebrami, prosto w serce. Jak kot z wilkiem. Ma coś w ręku. Łańcuszek. Srebrny. Zerwał go komuś. Dziwne to wszystko. Może we wsi znajdę jeszcze jakieś ślady. No ja już wiem, o co tu chodzi, a co jeżeli bym, czekajcie, zaznaczył sobie zamiast jak kot z wilkiem, to zaznaczyłbym sobie... A nie mam już tutaj tego zlecenia, tak? Chyba nie mam, czyli mam tylko i wyłącznie misję jak kot z wilkiem, okej. Okay. Tamto zadanie zostało, powiedzmy, zakończone. Ręka ucięta powyżej łokcia, jednym ciosem. Precyzyjnie. Widły. Ścisku niebezpieczna broń. Okej. Okay. Krew. Wymieszana z czymś jeszcze. Alkohol, tęgoskór i tojad. Jakiś eliksir. Ta krew nie należała do żadnego słopów. Okej. Rygiel pęknięty w pół. No, dokładnie znam przebieg całej tej misji, no ale oczywiście nie będę spoilerował. Płytkie, ale wszystkie w tętnicy. No dobra, możemy jeszcze udać się do innych. Jeju, ile tu jest tego? Poszarpane przez trupojady. Nie sposób stwierdzić, co go zabiło. Kurde, jest tu strasznie dużo rzeczy do przeszukiwania. Co ci, ile martwych ciał, co jest grane, cała wioska. Ogień jeszcze płonie. To się stało niedawno. No to już im się nie przyda tutaj, te książki i te wszystkie pieprze. Rany od miecza. O kurde, jak tu ładnie jest. Jo, ci kryńca, ty. Bogato tu. Zwłaszcza jak na welę. No. Głowa leszego. Urżnięta ostrym nożem. No proszę. Zdaje się, że ktoś mnie ubiegł. Krew, tutaj jakieś notatki. No dobra. Coś czuję, że... Oj, coś mnie atakuje, tylko nie wiem, co tam jest. Co to za atak? Znowu jakiś guli, co? Dobra, idę wam. Kurwa, znowu gule? Zapach tego, zapach zabitych zwierząt i ludzi ich pewnie przyciąga. Kurde, no nie lubię tych aguli, no za mocne są. Mocne są fest. O kurde, nie mam jak użyć kłęcz, czekaj. Chwila, moment. Jaskółka. Ulepszony grom. Rozdupcam was. Nie chce mi się czekać, to będę po jednym ciosie je zabijał. Pyk, pyk, pyk i po robocie jest. Jak zużyjemy sobie porządną poteczkę. Dobra. To zbierzmy. Blackout. I chodźmy do następnych tych chat. Rozpłatany brzuch. Pewnie zginął broniąc właścicieli. Kurde, jaka rzeźnia w ogóle. To z 500 osób zginęło. Nie. No to są teraz, no. Milion może. No nie no, ale. Pierwsze cięcie. 20, 30. Drugie budową. Umarł szybko, nie bronił się. Umarł szybko, nie bronił się. Hej, stój! Zaraza. A to Kidos jakiś. Dobra, i co, my mamy go śledzić teraz? Laleczka. I ślady dziecięcych stóp. Tutaj? Nie, ale tu też mogę coś pokraść. Siarka? Weszła jednym oknem, wyszła drugim. Spryciula.
Dobra, dobra. Za drzewem to ona? Tak, chyba. Nie chce mi się po tych śladach iść. Spokojnie, nic ci nie zrobi. Gadaj, kurwa, coś zrobiła tej wiosce. Spokojnie, mała. Chcę tylko porozmawiać. Zostaw mnie! Morderca! Morderca! Tyś ich zabiła? Mów. Coś ci się pomyliło, ja. Też masz kocie oczy, jak on! Wieźbin. Jak kto? Jak tamten! Jak tamten, co wszystkich pozabijał! Miał dwa miecze? Nosił je na plecach? Nic ci nie powiem! Idź stąd, idź stąd! A możemy je znakiem, nie? Tak, tylko... Tylko nie mam znaku. To twoja lalka, prawda? Tak, to jest można. Moja. Ma jakieś imię? Pan Pigusek. Nawet ładnie. Oddaj mi go. Proszę. Oczywiście, wpierw powiedz, co tu się stało, kurwa, gnoju mały, nie no, masz. Pan Piegusek raczej nie przyda mi się na szlaku. Weź go, proszę. Geralt to się dużo lepiej sprawdza, mimo tego, że jest zabójcą potworów. Może jednak opowiesz mi, opiekunki pewnie stało. Nie zja. To dla mnie ważne. No, niezłe podejście w sumie. No, w lesie zalękło się licho i straszyło, więc wujek Sobiemir powiedział, że trzeba wezwać Wiedźmina. I przyszedł taki jeden, całkiem jak ty, tylko jakoś źle mu z oczu patrzyło. Przeniósł łeb licha, ale wujkowi sobie Mirowi coś się chyba nie podobało. Bardzo na siebie krzyczeli. No a potem poszli do stodoły i tam... No tak, no zabił. I co? I tam co się stało tam? Reszty się nie, no. Mnie puścił. Ale nie wiem dlaczego. A potem poszedł tam, w stronę kręgu, gdzie zanosimy dary bożką. Ja schowałam się w stodole i znalazłam to. Leżało w sianie. Szkoła kota. Jak kot z wilkiem. Bardzo mi pomogłaś. Co teraz z tobą będzie? Masz tu jakąś rodzinę? Ciocie, w Rudniku. No to do Rudnika idź. Ale najpierw muszę się zająć tym złym panem. No jak? Trzeba wiedzieć. Nie odchodź, nie hartować. Hartować się musi. Musi sam sobie radzić. Trzeba być twardym. No. Ciężkie czasy nastały. Jeśli rzeczywiście poszedł w stronę kręgu, warto tam. Mam nadzieję, że ja jej nie będę musiał ręcznie odprowadzać do Rudnika, bo mnie szlak trafi. Tak. Czyli najemny zabójca, tak? To musi być ten kamienny krąg. Warto się rozejrzeć. Ślady stóp, ledwo widoczne. To musi być on. Mówią, że to nawet Gerward mówił. Odcisk dłoni, krew. Trzymał się za ranę, poślizgnął, potem oparł, żeby złapać równowagę. To nawet Geralt mówił, że ci ze szkoły kota to najemni zabójcy, więc... Więc że zasłużyli sobie na takie miano, więc... Widać, nie pierdolił się w tańcu. Bark? Kurde, no nienawidzę walczyć z wilkami, szczególnie jak jest ich milion. Ale dobrze, że mamy coś takiego jak Igni. To akurat jest spoko, jeżeli jest bardzo dużo potworów w jednym miejscu, to Igni jest akurat super fajne. Le. Chodź. Nie sobie siedzisz, jak ci kumpla zabijam. Stawaj! Pobudka, tamten se nawet leżał. O, widzę, a nie, to on? Nie, to jakiś też wilk. Może to chłopno stoi. Chodź, jeszcze ty. Żebym nie musiał miecza wyciągać 30 razy pod rząd. Dobra, dawaj to wszystko, co tu macie. Wątroby mi są potrzebne dość mocno, więc... Nie wiem, czy wilka konkretnie, ale wiem, że wątroby mi są potrzebne, także chciałbym tutaj pozbierać ile mogę. Wątroby i jakieś te oko czegoś tam mi jest bardzo potrzebne, ale nawet nie wiem, jak do końca to oko zdobyć.
Ani wątroby, nie wiem czego wątroba, to chyba trolem jest potrzebna. Krew świeża. Jest niedaleko. A nie wilka. Tak, że musimy zabijać trole, jak je znajdziemy. Chociaż nie, bo my... Trole są spoko, bo one za bardzo to nie atakują. Trole to kumple są. O! Drugi Wiedźmin. No, no. Świat jest mały. No widzisz? Siemanu. Oj, sorry, skipłem. Fatygowałeś się taki kawał, żeby zwrócić mi medalion? Dzięki. Solidarność cechowa wciąż żywa. Ale cechowa reputacja ma się już gorzej. Ludzie nam tej masakry nie zapomną. Wypadek przy pracy. Każdemu może się zdarzyć. No. Czego jeszcze chcesz? Zabić się? Na początek porozmawiajmy. Najpierw chcę porozmawiać, a potem się zobaczy. Siadaj zatem. Postoję. O, to zawsze ja tak mówię. No jeden do jedno, zawsze co się stoję. Stało w Dobrowie? A przynajmniej kiedyś stałem. Dobrze wiesz, co się stało. Zgadnij, ile chcieli mi dać za tego Leszego. No, zgadnij. Nie wiem, mi dali 60 koron, czy... Nie, ile? 50 chyba, za poprzedniego, więc... 100 koron. 100 koron. Żeby tyle. 12. Rozumiesz, bracie? 12 pierdolonych koron. Tyle to mnie kosztowały składniki na eliksir. A na ile się umawialiście? Kilka razy więcej, oczywiście. Ale kiedy przyszło do płacenia, wiesz jak to jest. Mój ściewy, dziadki głodne, wojna. Wola Boga, zmiłujcie. Brzmi znajomo, ale to nie powód, żeby zabić. Jeszcze nie skończyłem. Powiedziałem, że nie zmiłuję, że jak nie zobaczę swojego złota, zatęsknię za Leszym. Miny im zrzedły. Sautys w końcu ustąpi. Oni tam bogato mają, więc... Nie nerwujcie, panie Wiedźmin. Schowali my z kumami złota w stodole, żeby baronowe wojska nie pokradli. Oczywiście, zaraz wszystek zapłacimy. I w plary? I dałem się nabrać. Jak dziecko. Jeden mnie zagadał, drugi wbił widły w plecy. Więc wyrżnąłeś całą wieś? Więc postanowiłeś wyrżnąć całą wieś. No to też racja. A ty co byś zrobił? Posłał wojewodzie pismo ze skargą? Powiem ci, zdenerwowałem się wtedy, ale tak porządnie. Przywykłem już do tego, że marnie płacą, że oszukują, że wpierw błagają o pomoc, a potem plują na twój widok. Ale zabić, żeby oszczędzić parę koron? Ja mam takich skurwysynów chronić? No to wyjąłem stalowy miecz i schowałem go dopiero, jak ziemia była śliska od krwi. Kurde, to jest ciężki wybór, taki moralny generalnie, bo z drugiej strony, no wierzę mu, że tak się stało, no nie? Że go zaatakowali, no w końcu jest ranny, wątpię, żeby się tam jakiemuś kurwa wieśniakowi dźgnąć w tego, z wideł, jakby wiedział, że ma z nim walczyć, więc raczej został zaskoczony. I raczej nie chcieli mu zapłacić, tylko 12 koron. No ale z drugiej strony, i rozumiem, jakby ich zabił, no nie? A z drugiej strony, cała wieś. Pamiętam, że ostatnio go zabiłem. Kiedy grałem Wiedźmina, ale nie wiem, czy teraz go nie oszczędzę. A czemu oszczędziłeś tę małą dziewczynkę? Bo... nieważne. Gdyby było nieważne, to bym nie pytał. Mów. Przypominała mi siostrę. Taką ją zapamiętałem, nim zabrali mnie do szkoły kota. Co z nią? Umarła jakieś 10 lat temu. Ze starości. No, tośmy sobie pogadali jak Wiedźmin z Wiedźminem. I co dalej? Nie mnie cię oceniać? We wsi zginęło wielu niewinnych ludzi. A my zabijamy potwory, prawda? A co jak przydarzy się tam następna taka sytuacja i tak samo będzie robił? Może dobrych ludzi zginęło? Myślałem, że powie, że dzieci nie zabija, ale...
Widzę, że wyjebane miał to. Zginął. Mea kurwa culpa. Poniosło mnie. Nie po raz pierwszy, prawda? Chcesz mnie zabić, wilku? Trudno. Wyciągaj miecz. Ale nie każ mi się spowiadać. Szerokiej drogi? Stawaj do walki. Stawaj do walki. To na co była ta cała gadanina? Zwykłem dawać ludziom okazję do obrony. W przeciwieństwie do ciebie. Skoro jesteś taki szlachetny, obrońco uciśnionych, może dasz mi wpierw wypić jaskółkę? Widzisz, że jestem ranny. Wyrównajemy trochę szanse. Niech będzie pił, chociaż wiem, co się wydarzy, to tak zróbmy, bo tak bym zrobił, jakbym nie wiedział. Niech będzie. Pij. Wyrazy uznania. Zaiste honorowy z ciebie wiedźmin. I głupi. O kurwa. I co teraz? A, nic się nie stało. Czy jeszcze kurde... O, No, kolego kurwa. Co ty taki damage zadajesz? Stop, bo jestem oszołomiony. Ja nie wiem, co się dzieje, nie jestem w stanie walczyć. Czekajcie, musi mi to minąć. Czemu mam takie długie oszołomienie? Co jest grane w ogóle? Rzuć petardą, ty. Gunwart. A nie jestem w stanie, nic nie widzę. Oszołomi mnie chłop na 40 minut, no. A nie, jestem mu zadać w stanie, tylko... O kurde. Dobra, ale nie jestem go petardą w stanie rzucić i tak dalej. Okej, czyli jestem go w stanie bić, ale w sumie tak... Macham tym mieczem jak... Jak ostatni strzygłup. O! Kurde, mocny ten wiedźmin. Dobra, jaskółka też się przyda. Mogę jaskółeczkę? A nie mogę też wypić jaskółki przez to, że mi petardę rzucił. O, to urwi pąk. Dobra. Wale uniki i czekam, aż będę mógł użyć. Quen przede wszystkim, o. Dobra, teraz to masz przejebane. Pyk, 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 cały skład. Jeszcze wyśmienica tańcząca ta. O ty kurde, fajny unik, dobra. Pach. I kurwa, dojazd. Okej. Okej. Dobra. Ale teraz my płyniemy. Ale on też płynie, dobra. Nieźle masz Quen ulepszonego, gadku, ale to ci kurwa nie wystarczy, żeby ze mną wygrać. Jestem jednak giga koksem. O! Ole mi jebnął. O kurde ty. Solidnie. Czy fasolił. Pach. Pach. O! Pach. Pach. Dobra, on zginie, bo jest zatruty. Sam się wyjebie na truciznę. Elo. Wiedźmiński ryż tutaj. Niech ci ziemia lekko będzie. Jest jak jest. Es como es. Poka. Ale zajebisty. Tejgr. Ty, wiedźmińska broń normalnie. A co to jest za wiedźmiński rynsztunek? To jest żaden ze schematów, nie? To jest wiedźmiński miecz, ale żaden ze schematów, co ciekawe. Fajne. Szkoda, że mu dwóch mieczy nie mogę ugrać. To było jeszcze fajniejsze. Ale no nie, solidna jest ta broń stalowa. Weźmy ją tylko, naprawmy i załóżmy ją na siebie. I spróbujmy ją naprawić. Broń stalowa. Jeszcze możemy raz. Pyk. No. Fajna. Na pewno sobie ją zachowam i schowam do tego. Do ekwipunku. Może będzie... Czas wracać do małej, póki jej coś nie wywęszy. Może nam się jeszcze do czegoś przyda, a jak nie, to będziemy mieli okazję postawić to w na takiej półce, że tak powiem. Jako eksponat naszej dawnej przyszłości. Ale nie spoileruję kiedy, gdzie i po co. No bo tutaj gram bez spoilerów, przynajmniej się staramy. Czasem zarzucę taki spoiler typu Leszy. Zapomnę się. Ale akurat wtedy nie wiedziałem, że to był Leszy. Tak po prostu, nie wiem, oglądałem serial i tak dalej. I trochę znam się na lore, więc tak pomyślałem, że to właśnie Leszy jest. Wróciłeś. A już myślałam, że nie wrócisz. Że on też ci zrobił krzywdę. Nie, ale po jakim mam mieć? Nie, a nie, to dziwnie zaczynało bardzo źle. I nikomu już nigdy nie zrobi. To zaprowadzisz mnie do cioci? Tu jest strasznie. Pewnie, i to ino prędzikiem. Pewnie. Prędzikiem. Chodźmy. Prędzikiem.
A może weźmiesz mnie na barana? A nóg nie ma. Jeśli obiecasz, że nie będziesz mnie ciągnąć za włosy. Obiecuję. No to wskakuj. Geralt, ten powóz słaby. Skipnie nam się cała ta droga? Ta. I to jak najszybciej musimy iść oddać moją syć do toalety. To jest tak jest godzina, więc nie ma co przerywać na 3 minutki. A co ty tu robisz, niecnoto? Ja... Bo... U nas we wsi... Tam nikt... Ja wszystko wytłumaczę. Idź tu na bok i pobaw się chwilę, dobrze? W Dobrowie była masakra. Nikt nie przeżył. Nikt. Poza małą. Bogowie, co się stało? Bandyci ich napadli? Można tak powiedzieć. Można tak powiedzieć. Po co szczegóły nie musi znać? Po prawdzie, lepiej, żeby się z wami została. Co? Zabawne. Kiedyś ludzie błagali, żebyśmy nie zabierali im dzieci. Kiedyś nie było takiej biedy. Mam 4 wnucząt. Była 6, ale z zeszłej zimy żeśmy 2 pochowali. Na zupie skory ciężko wyżyć. To słuchaj, weź te pieniądze. Weź te pieniądze. To na jedzenie. Jeśli tu zajdę i zobaczę, że wódkę pijecie. Ile koron! Niech wam bogi dziękują, panie Wiedźmin. Niech was mają w opiece. 40, to jest chyba giga mało. Co ty za to kupić? Czas na mnie. Bułki 2? Już? Ale czemu? Muszę na toaletę, młodo. Zawsze w drodze. Zawsze na szlaku. Ale odwiedzisz mnie tu kiedyś? Może. Trzymaj się, mała. Wilka, chodź, kupimy trochę mąki. Ciocia zrobi pod płomyków. A co ty na to? No dobra, ty, skoro ona młoda prosi, żebyśmy tu kiedyś wrócili, to na bank, jeżeli tu kiedyś wrócimy, to coś się wydarzy. Mam nadzieję, że coś dobrego, bo tutaj w Wiedźminie czasem tak jest, że jeżeli każą nam wrócić, to możliwe, że tu wrócimy pod koniec giereczki, albo jak przejdziemy już giereczkę i okaże się, że cała wieś umarła, nie? A może się okaże, że już jest dłużej i wyrosła, nie? Że to kilka lat minęło. Dobra, to było na tyle, widzowie. Dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka. Wpadajcie na Twitcha, tam są streamy codziennie. Zostawcie lajka, suba i wpadnijcie na mój drugi kanał. Ja spadam. Widzimy się jutro z tej gry czy innej. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, cześć.